Myślę, że po dzisiejszej konferencji nasuwa się jeden wniosek, że miasta powinny być bardzo otwarte. Miasta powinny docierać nie tylko do mieszkańców i spełniać ich podstawowe tutaj kwestie dotyczące poprawy jakości życia, ale powinny się otwierać na testowanie rozwiązań, które przynosi nie tyle biznes, ale startupy, spin-offy, spin-outy. To jest tak naprawdę wymóg i potrzeba. Dzisiejsze spotkanie właśnie pokazuje, że miasta są bardzo otwarte, czerpią od siebie dobre praktyki i miejmy nadzieję, że te praktyki będą miały w życiu zastosowanie, gdzie faktycznie będziemy mieć dowód na to, że testujemy te rozwiązania nie tylko w fazie testu, ale one będą miały możliwość skalowania. Co oznacza, że jeżeli coś powstanie w Rzeszowie, to zobaczymy również w Wrocławiu, w Warszawie, Gdańsku, czy też w innych miastach poza granicami Polski. To jest bardzo ważne. Otwartość i to właśnie wybrzmiewa na Smart City, gdzie łączymy się wspólnie w działania i czerpiemy dobre praktyki. Jeżeli chodzi o same wydarzenie, myślę, że powinna być ta koncepcja kontynuowana, ponieważ to jest miejsce, gdzie spotykamy się nie tyle w kontekście rozmowy, czerpania tej dobrej praktyki, ale przede wszystkim do tego, żeby wspólnie rozmawiać i nadawać nowy kierunek i rozwój nie tyle miastom, ale tym działaniom, które dotyczą oddolnych tematów. Dzisiaj mówiliśmy o innowacjach technologicznych, o innowacjach społecznych i to jest właśnie podstawa takich spotkań. Dajemy szansę miastu i rozwoju obszaru społeczno-gospodarczego.